Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie, dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Kiedy Jezus rozpoczynał swoje nauczanie, już po chrzcie, kiedy już był te 40 dni na pustyni, to jedna z pierwszych jego zanotowanych przez apostołów przemów, to jest tak zwane kazanie na górze. I ono się zaczyna od 8 błogosławieństw. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy płaczą, błogosławieni czystego serca, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. I tych błogosławieństw jest 8. Ostatnie z nich jest chyba najmniej popularne, najmniej lubiane, też najrzadziej komentowane, bo jest błogosławieństwem nie tyle, że jednym z trudniejszych do zachowywania, do wprowadzenia w swoje życie, ale dlatego, że ono w ogóle dla ucha brzmi nieprzyjemnie. To 8 błogosławieństwo brzmi: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I o tym błogosławieństwie mówi dzisiejsza liturgia słowa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. I teraz, no właśnie, to brzmi tak krzywo dla ucha, bo łatwo się w tym błogosławieństwie skupić na błogosławieni, którzy cierpią. A to zupełnie nie o to chodzi, że błogosławieni są ci, którzy mają raka. Błogosławieni są ci, którzy są na oddziałach paliatywnych, nie, bo oni cierpią. Błogosławieni ci, których poraniono. To zupełnie nie chodzi o ten wymiar cierpienia. Masz chorobę, jesteś błogosławiony. To nie tak. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Właśnie ta druga część tutaj jest bardzo ważna. Błogosławieni, czyli inaczej mówiąc, błogosławieni, którzy robią rzeczy prawe, błogosławieni, którzy postępują uczciwie, błogosławieni, którzy postępują sprawiedliwie i z tego powodu cierpią. Bo na przykład tracą pracę, są wytykani palcami, krążą plotki wokół nich. Są ludzie, którzy właśnie nie mogą znieść tego, że ci są tacy sprawiedliwi i dlatego robią wszystko, żeby się ci sprawiedliwi potknęli. Bo w momencie, kiedy jest ktoś krystaliczny, czysty, sprawiedliwy, to przy nim innym, w cudzysłowie, ci wszyscy niesprawiedliwi dostają szału, bo mają wyrzut sumienia. Bo chcą udawać kogoś, kim nie są. Chcą uchodzić za sprawiedliwych, a nimi nie są. Właśnie, którzy błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. I mam takie przekonanie, że to jest coś, czego my jako chrześcijanie żyjący w XXI wieku bardzo mocno potrzebujemy, żeby mieć w sobie tę cechę. Być człowiekiem na tyle uczciwym, szlachetnym, sprawiedliwym i nie zmieniać swojego postępowania nawet w momencie, kiedy właśnie z powodu mojej uczciwości i sprawiedliwości spotykają mnie różne przykre rzeczy, bo jestem wyrzutem sumienia. Tak jak wspomniałem, mówi o tym dzisiejsza liturgia słowa, o tym ideale, o tym błogosławieństwie. Mamy pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza i tutaj taka mała lekcja historii biblijnej. Jeremiasz żył mniej więcej w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa.
I Palestyna tamtych czasów to był teren ścierania się wpływów dwóch mocarstw. Na południe od Palestyny, na południe od kraju Izraela, ziemi biblijnej, był Egipt, a na północy i na wschodzie rozciągało się mocarstwo babilońskie. I Palestyna tamtych czasów trochę przypomina Polskę, bo Polska, nasza ojczyzna, też jest nieustannym terenem nieustannego ścierania się wpływów ze wschodu i z zachodu. Palestyna tamtych czasów dokładnie tak samo, tylko że ona miała z północy, z góry i z południa, z dołu. I wszyscy w tamtych czasach wiedzieli, że Babilonia jest krajem, który idzie i nie zostawia po sobie kraju, którego by nie podbił. Dlatego wszyscy mówili, dzisiaj byśmy powiedzieli doradcy króla, wszyscy mówili, że konieczny jest sojusz z Egiptem. Że tylko sojusz z Egiptem sprawi, że będzie można przeciwstawić się Babilonii. Jeremiasz, chociaż był człowiekiem bardzo młodym, miał w sobie na tyle odwagi, żeby mówić, że jako jedyny mówił rzecz zupełnie przeciwną. Że to, żebyśmy mogli zachować swoją państwowość, to nie możemy sprzymierzyć się z Egiptem, tylko musimy się sprzymierzyć z Babilonią. I tak, prawdopodobnie stracimy naszą niepodległość, ale ocalejemy jako naród. Staniemy się niezależną prowincją w mocarstwie babilońskim, ale będziemy istnieli. To, co mówił Jeremiasz, doprowadziło do tego, że w całym państwie uznawano go za zdrajcę, ponieważ on jako jedyny mówił zupełnie inaczej niż wszyscy doradcy króla. Mówił wbrew nastrojom, które panowały w tamtejszym społeczeństwie. No właśnie, przez swoich krewnych, przez swoich przyjaciół, przez swoich rodaków uznawany za zdrajcę, a uwaga, przez Babilończyków uznawany za sojusznika. Zupełnie niezrozumiane jego intencje, zupełnie niezrozumiane jego postawa. On nie był sojusznikiem Babilonii, tylko troszczył się o własny naród. Ostatecznie historia pokazała, że to on miał słuszność. Król sprzymierzył się z Egiptem, Babilończycy najechali i Palestyna została całkowicie spustoszona. To był kraj, z którego deportowano wiele tysięcy ludzi do terenów dzisiejszej Mezopotamii, do dzisiejszej Persji, u wideł brzeg Tygrysu i Eufratu. Natomiast właśnie sama postawa Jeremiasza, człowieka, który był tak przekonany o prawdzie, którą mówi, i że był w stanie cierpieć, że był w stanie być kimś, kto będzie znosił wytykanie palcami, będzie znosił więzienie, będzie znosił prześladowania ze swoich bliskich, ze strony swoich bliskich. Błogosławiony, który cierpi prześladowanie dla sprawiedliwości. Podobnie jest z patronem naszej parafii, ze świętym Stanisławem. Człowiek, który publicznie upominał króla za to, że prowadził się w sposób niemoralny. Ostatecznie poniósł za to śmierć, ale dzisiaj nazywamy go świętym. To trzeba mieć w sobie taką wyjątkową siłę, wyjątkowy hart ducha, wyjątkowe mocne przekonanie o tym, że to, co robi, jest słuszne, o tym, że to, co robi, jest ważne, że jest prawdziwe. Życie tym błogosławieństwem, ono wymaga takiego bardzo silnego kręgosłupa moralnego, że idę za tym, co jest słuszne i wartościowe, nawet kiedy są zewsząd na mnie naciski i mi mówią, że powinno być zupełnie inaczej. Właśnie błogosławieni nie są ci, którzy żyją tak, jak społeczeństwo nakazuje. Błogosławieni ci, którzy potrafią iść niejednokrotnie zupełnie pod prąd. To jest błogosławieństwo dla ludzi o bardzo silnym charakterze. To nie znaczy o krzykaczach. To znaczy o takich ludziach, którzy są wierni temu, co w swoim sercu, co w swoim sumieniu, co dzięki swojemu rozumowi, dzięki swojej inteligencji rozpoznają jako słuszne, wartościowe. I to jest coś, czego nam dzisiaj trzeba. Bycia ludźmi, którzy są bardzo jednoznaczni w swoich postawach, nawet jeśli komuś się to nie podoba. To
to jest coś, czego potrzeba dzisiaj chrześcijaństwu. Żeby po mnie widziano, że ja jestem osobą, która wierzy w Chrystusa, a nie która po prostu chodzi do kościoła. Żeby po mnie widziano, że ja żyję tym, co jest zapisane w Ewangelii, a nie, że po prostu jestem chrześcijaninem, bo mnie tak nazwano, bo tak się wychowałem. To jest wielka sztuka, umieć żyć w ten sposób. Ale właśnie jak mówi ciąg dalszy tego błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Do Królestwa Bożego nie wejdą ci, którzy lawirują w swoich postawach. Do Królestwa Bożego nie wejdą ci, którzy się chwieją jak chorągiewka na wietrze. Do Królestwa Bożego nie wejdą ci, którzy zmieniają swoje zdanie w zależności od nastrojów swoich krewnych, swojej rodziny, swoich przyjaciół, swoich sąsiadów, swoich kolegów i koleżanek w firmie. Tylko ci, którzy będą szli za tym, co uważają za słuszne, nawet jeśli trzeba będzie iść pod prąd i wbrew opinii innych. Prośmy Pana Boga dla nas właśnie o to, żebyśmy potrafili być błogosławionymi, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Dzięki temu Królestwo Boże będzie nasze.